Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Mighty Number 9, w serii, która zwie się Pierwsza Kawa Dnia. Jest to seria, w której zajmują się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. I jest to tytuł, który już kiedyś był na tym kanale albo na poprzednim kanale, gadając całą tą historię, ale zaświeciło mi się ostatnio, że mam niekupione DLC do tego tytułu i mi się przypomniało, że w ogóle istnieje. Szczególnie, że jest to gra mocno nawiązująca do Megamanów, w które nie jestem mocny, ale bardzo lubię grać, więc lubię dostawać tam baty. Z drugiej strony jest jeszcze patent, że często moje nagrywanie z tego typu gier sprawiło, że twórcy innych podobnych gierek zaczęli do mnie podbijać z pytaniem, czy nie chciałbym przetestować, więc jest ten fantastyczny 20XX i kontynuacja, sequel 30XX, który jest mega, z tym, że ostatnie update'y są strasznie trudne, to znaczy podwyższyły poziom trudności, będzie z tego odcinek gdzieś kiedyś w przyszłości, więc to są gry, które nie odniosły tak dużego sukcesu, jakby mogły i problemem z tym, że zawalczyły i jednocześnie miały podgórkę, jest istnienie Mighty Number 9, do czego przejdziemy zaraz, więc z czym się je Mighty Number 9? Jest to gra, która wyszła w 2016 roku, która na Kickstarterze pojawiła się w okolicy 2010 roku. Producentem jest Concept oraz Inishi Creates, a wydawcą Deep Silver. Wszystkie recenzje, które są na Steamie, to jest 1700 i są one mieszane i jest to bardzo optymistyczne podejście do tego tematu, które ocenia samą grę raczej, a nie kontrowersje wokół niej związane. Więc ten tytuł zgarnął ogromne ilości hajsu na Kickstarterze, zarobił bardzo dużo. Nie, tam 4 miliony było z samego Kickstartera. Ja jakoś tak już nawet nie pamiętam, ale było bardzo dużo. Potem było jeszcze dodatkowe finansowanie, bo przeputali mnóstwo hajsu na lewo i na prawo. Wspomniałem o DLC, to jest to, co przypomniało mi, że ten produkt istnieje. W chwili obecnej te DLC są w promocji. Jedno to jest Retro Hero i jest to minecraftowy skin dla głównego bohatera. Normalnie to DLC kosztuje prawie 11 zł, tam 10,99 czy jakoś tak. Na ten moment, kiedy mówię, w promocji jest za 5,49 i oprócz skina dla głównego bohatera, minecraftowego skina, miał być jeszcze dodatkowy poziom trudności. Maniac, który jest w grze normalnie dla wszystkich, którzy tego DLC nie mają. Nie wiem, czy to zostało dodane po tym DLC, czy przed tym DLC, no ale Retro Hero nie daje wam w pełni tego, co miał dawać, bo część z tych rzeczy już jest normalnie w grze standardowo. Drugi expansion pack, który jest, to jest Ray Expansion i tutaj dostajemy nowego bohatera, coś jak Zero z serii Mega Man. Ten jest troszkę droższy, kosztuje 17,99, w promocji jest na ten moment za 7,19, kiedy ja to mówię, i jest to bohater z własną historią, z nowymi broniami. Bardzo ciekawe. Podobno to jest najlepsze, co do tej gry zrobiono, jeżeli dobrze rozumiem, więc tutaj okej, nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Kim i z czym? To jest problem, jeden z problemów, nie będę za bardzo wdawał się w kontrowersje na tym etapie, przejdziemy do tego pod koniec odcinka, więc gramy, on się chyba Beck nazywa, ten robocik, niebieskawy robocik, który mocno nawiązuje designem, konceptem i całym pomysłem do tego, co znacie z Megamana. Jest to mniej lub bardziej tych samych twórców, którym Capcom nie pozwolił dalej robić Megamana, więc poszli i zrobili coś swojego i teoretycznie zrobili coś swojego, z tym, że nie oni to robili, oni się podpisali, kto im to robił, wyszła masakra. Więc mamy robocika, który jest nawiązaniem do Megamana, który się tam bodajże Beck nazywa, oraz drugiego robota dziewczynkę, bardziej różowe, blond i tak dalej, nawiązujące do bardzo sztampowych konceptów takich, że a chłopiec musi być niebieski, dziewczynka musi być różowa i ogromna drama z tym była, do tego przejdziemy przy kontrowersjach. Z mojej perspektywy te postacie nie różnią się aż tak bardzo, jakby mogły, bardzo fajny patent, mogli to lepiej wykorzystać, widać, że był potencjał, że mogli, bo chociażby dodatek z Rejem, który wyszedł później, dodaje nowe rzeczy, a tutaj brakuje tego powiewu świeżości. Przy okazji Beck wygląda biednie, jego żeński odpowiednik, nie pamiętam imienia tej postaci różowej, wygląda jeszcze gorzej, to znaczy model jest brzydki. Koncepcja, arty 2D są fajne, modele są paskudne, do tego przejdziemy zaraz przy grafice. Jeżeli chodzi o fabułę, nudna i głupia jak 100 diabłów, główny antagonista się za bardzo nie przewija wcześniej, więc kiedy dotrzemy do finalnego bossa, możemy być zdziwieni, z kim i dlaczego w ogóle walczymy, trzeba czytać wszystkie poboczne fragmenty tekstu, żeby wiedzieć w ogóle, jak to się rozwinie, więc jest to słabo zrealizowane, motywacje dla bohaterów i cała reszta nie klei się, jest fabuła mocno bezsensowna i Mega Man nie miał dobrej fabuły, ale przynajmniej była analogiczna, a tutaj jest to zrealizowane w głupi sposób. Jeżeli chodzi o grywalność, jeżeli lubicie Mega Mana, to są lepsze produkcje na rynku, z tym, że ta nie jest najgorsza. Ma ogromne problemy ze sobą, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj dużo radochy. Największym problemem jest, że twórcy postawili na jeden i tylko jeden gimmick. Cała gra polega na strzelaniu we wrogów, żeby ich osłabić, i kiedy są osłabieni, zaczynają migać, że coś się z nimi dzieje, to mamy przez nich przestrajfować, zrobić evade'a czy przeskoczyć, i wtedy ich wchłaniamy, zdobywając ich tam moce,
zdolności i całą resztę. Raz, to nie jest w ogóle na początku wytłumaczone. I jest to gimmick, który ma nas ciągnąć przez całą grę. To nie jest tak jak w Mega Manie, że co serię map mamy inny gimmick, bo mamy innego bossa, tylko tutaj jest jedno i to samo na wszystko. Na każde zagrożenie odpowiedź jest ta sama. Strzelać, osłabić, łyknąć. Są różne bronie, są różne dodatkowe zdolności, z których nie chcecie korzystać. W większości wypadków tam jest jedna broń później, która mocno dominuje, ale to co macie na dzień dobry jest takie Przejdźmy do tutoriala, bo tutaj jest problem podbijający dalej kontrowersje, więc tutorial zaczyna się mocno fabularnie i pokazuje też fabułę od tej gorszej strony. Jest dużo bezsensownego, nieprzywijalnego gadania, przynajmniej za pierwszym razem jest to zrealizowane słabo, nudno i nijako, a sam tutorial niczego nam nie tłumaczy, poza tym, że postać tam w odszocie walnie, że a możesz asymilować pokonanych wrogów, osłabić ich i zrobić strafe'a, to przy okazji nie tłumaczą nam, co robią dane kolory przeciwników, dlaczego wchłaniamy różne kolory energii, co one boostują, jak one boostują. Musimy się tego domyślić sami podczas rozgrywki, to prędzej czy później. A okej, czerwony robi to, żółty robi to, zielono robi tamto, dochodzi to do nas, ale nie jest to wytłumaczone i to jest rolą tutoriala, żebyśmy my wiedzieli, o co chodzi, a nie potem się domyślali albo wyskakiwali na jakiś tutorial w internecie, żeby przeczytać co, gdzie i jak. Do tego są bardzo głupie decyzje w sterowaniu. Sterowanie potrafi to przy bugach, powiemy więcej, ale sterowanie potrafi się totalnie zacząć, plus jak zmieniacie broń, szybkie wybieranie broni wymaga od nas wybierania broni. To nie jest tak, że klikacie i zmieniliście broń, tylko klikacie i wybieracie, którą broń chcecie, więc tutaj jest totalnie bez sensu. No i finalizując kwestię grywalności, mamy mapy. Bardzo ładny design, podoba mi się, co zrobili z mapami koncepcyjnie i to jest ostatnie, co mi się podoba. Mapy w większości są nudne i trudne. Nie dlatego, że są trudne, tylko dlatego, że ustawienie kamery, czasami rzeczy, które są przed nami, blokują nam widok, więc jest co chwilę taki efekt, że coś nas zaskoczyło, coś nas zabiło, chociaż teoretycznie nic tam jeszcze sekundę wcześniej nie było, a później ekran został zasłoniony przez jakiś dźwig czy coś wiszące i wyskakuje coś na nas i nas bije, więc to jest po prostu słabe. Jest kilka trybów rozgrywki, większość nie działa poprawnie, szczególnie tych koopowych. Wyścigi chyba nie zostały naprawione od 2016 roku aż do teraz, więc jest cała masa elementów, która leży, ale tak poza tym ta gierka miała potencjał i do tej pory miałaby potencjał, pomijając, że podpisuje się pod nią Kenji Inafune, to gdyby to był indyczek, totalnie indyczek, nie za ten hajs zrealizowany, tylko za, nie wiem, 10% tego hajsu, to nawet byłoby takie, że okej, widzę tu, że coś mogłoby być, ale jest jak jest. Jeżeli chodzi o sterowanie, celowo inne niż w serii Mega Man, nie wiem dlaczego, jest średnio, można na szczęście przestawić sobie klawisze na to, co się lubi, więc na klawiaturze i myszce, na padziku, jak przestawicie, to jest okej, zanim nie przestawicie, jest tak... Nie wiem dlaczego odeszli od schematu, który jest akceptowany w branży i przy każdej tego typu produkcji jest kopiowany. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest paskudna. Wklejam wam tutaj screenshota z tego, jak ta gra wyglądała na koncept arta, kiedy była bardziej rysowana niż 3D i była przecudna, prześliczna i miała w sobie bardzo dużo ducha i serducha. A to co wyszło jest paskudnym 3D, większość modeli wygląda jakby ktoś uczył się dopiero modelować, wszedł do blendera, zaczął wyginać, troszkę przypomina to co ma być. Naprawimy to teksturami! W życiu tekstury wcale nie zostały naprawione, więc dodajmy paskudny efekt, że to wszystko jest jakby plastikowe i się błyszczy, jest ohydne. Wybuchy są brzydkie, wszystko naokoło mi się tutaj nie podoba, więc strefa wideo dla mnie najbardziej zabiła ten produkt, bo to co było na koncept artach było magiczne, a to co dostaliśmy jest paskudne. Co więcej, ostatni Mega Man, który wychodził, ma podobną stylówkę i nie jestem w stanie w niego grać, dlatego że widziałem i grałem w Mighty No. 9 i mi się to nie podoba, więc ta gra zepsuła mi też inne gry, jest tak bardzo nieudana. Jeżeli chodzi o strefę audio, tutaj jest lepiej, gorzej, jednocześnie strzały, wybuchy, te wszystkie rzeczy są standardowe, sztampowe, ale są ok. Jeżeli chodzi o muzykę, to w większości jest mech, ale niektóre utwory naprawdę dają radę. Miał nad tym robić Manami Matsume, który robił dla oryginalnego Mega Mana na Nintendo, na tym starym Nintendo. Z tego co rozumiem, tylko fragmenty były robione przez niego, całą resztę ogarniał ktoś inny, nie tak utalentowany, albo przynajmniej nie tak bardzo wyrobiony w biznesie, więc ja. Najgorszym elementem udźwiękowienia jest voice acting. Bohaterowie gadają często, ale bardzo drętwo i niektóre walki wymagają od nas słuchania tego, co robi boss, żeby móc odpowiednio reagować, bo bossowie potrafią nas zwanhitować i mówią o tym, co zrobią, zanim to zrobią, więc warto posłuchać i reagować na to, co się dzieje, a to potrafi się zbugować i nasz bohater zacznie coś głupiego gadać, przerywając bossowi jego kwestie, więc nie wiemy, co się odpala i nagle giniemy. Jest totalnie kiepsko zrobione i bezsensownie zrobione. Jeżeli chodzi o bugi, sterowanie potrafi się zaciąć i zbugować na przyszłość, szczególnie jeżeli próbujecie skakać na równiach pochyłych, to się nagle robi jakoś tak dziwnie. Problemy z dźwiękiem przerywającym inne kwestie, jest bugów sporo, aczkolwiek większość nie jest game breaking, inaczej są game breaking, ale jak zginiecie, no to się resetuje, więc teoretycznie da się to obejść, tylko nie wiem po co. Jeżeli chodzi o kontrowersje, to przejdźmy do roku 2010 i do Kickstartera. Kenji Inafune, który miał robić kolejnego Megamana i od
lat od lat nie robił, później został nawet wykolegowany z Capcomu. Zapowiedział się, że zabiera się za duchowego spadkobiercę tej serii. Oczywiście nie mogą korzystać z nazw, ale będą starali się być tak bardzo podobni i wierni temu, co oryginalnie miało być, jak tylko mogą, bez pozwów. No i tak powstał projekt Mighty No. 9 i zebrali kupę hajsu. Kenji Inafune się pod tym podpisuje, zgarnia część swojej starej ekipy, tak jak właśnie od audio Manami Matsumae, i teoretycznie wszystko idzie świetnie. Potem się okazuje w jakimś pierwszym czy drugim wywiadzie, że Kenji Inafune nawet nie ma pojęcia, co za bardzo się dzieje przy produkcji tej gry, bo on nad nią nie pracuje. Pracuje ekipa, którą wynajął, czy nawet nie wynajął. No, ekipa, która chciała zrobić Mighty No. 9, skowa Kenji Inafune, żeby był twarzą ich projektu i nigdy za bardzo się w niego nie zaangażował, więc tutaj zaczęło się robić dziwne rzeczy. Produkcja szła bardzo słabo i to, co było na koncept artach, w ogóle nie było odzwierciedlone w rozgrywce, więc gracze zaczęli się pultać. Żeby sobie poradzić z narastającą powoli jeszcze wtedy falą krytyki, Concept, czyli firma robiąca Mighty No. 9, skołowała nowego community managera, Dinę, i wtedy wszystko eksplodowało. Dina nie była wtedy osobą, nie wiem co się z nią teraz dzieje, ale Dina nie była wtedy osobą, która znała się na grach komputerowych w ogóle. O Megamanie wiedziała tyle, że podobno Mighty No. 9 jest podobny do Megamana. Totalnie nieogarnięta w temacie, totalnie nieogarnięta w ogóle, nie nadająca się do bycia community managerem. Wszelką krytykę zaczęła kasować i banować ludzi, którzy płacili i wymagali za to, co płacą. Ona zaczęła ich banować za to, że no, jest konstruktywna krytyka, bo na początku dużo konstruktywnej krytyki było. Potem zrobiła się wulgarna krytyka, ale to już jak był totalitaryzm na forum i wszyscy pobanowani, więc tutaj się zrobiła jatka. No i też Dina w pewnym momencie stwierdziła, że o, wypadałoby, żeby była bohaterka płci pięknej również, oprócz głównego bohatera, więc twórcy, zamiast robić te rzeczy, które obiecali i za które ludzie rzucali na Kickstarterze hajsem, zaczęli się skupiać na pobocznych pomysłach, które były w dużej mierze wymysłem Diny. Miały potencjał, to nie jest tak, że dziewczyna w ogóle nie miała smykałki do tego, bo wydaje mi się, że niektóre jej koncepcje były naprawdę dobre, ale no, wyszło jak wyszło, plus ludzie nie za to zapłacili i nie tego oczekiwali. Co więcej, żeby było gorzej, te rzeczy, nad którymi pracowali, pokazywali, czyli nie to, co mieli robić, wyglądało to bardzo, bardzo biednie, więc pojawiała się fala krytyki, która była banowana przez Dinę i tak dalej, kółko zamykające się. Ludzie zaczęli domagać się refundów, bo nie za to zapłacili, więc co zrobili twórcy? Pobanowali ich i nie wypłacali refundów. Totalny kloster, masakra, to nigdy nie powinno było mieć miejsca, więc to było bardzo, bardzo przykre. No i oczywiście to wszystko jeszcze zostało spotęgowane w momencie, w którym wspierający na crowdfundingu kapnęli się, że Dina jest dziewczyną jednego z deweloperów, co oznacza, że dostała robotę po znajomości, co by nie powiedzieć, przez łóżko, i zaczęło się bardzo niegrzeczne i nieprzyjemne dogryzania sobie. Poniekąd społeczność miała, to znaczy poniekąd, w całości miała rację, ona nigdy nie powinna dostać tej funkcji, którą dostała, nigdy nie powinna się zajmować tym, czym się zajmowała. Parę pomysłów miała naprawdę niezłych, mi się podoba ta bardziej różowa postać, ale no, to nie tak miało wyglądać, to nie tak miało być. Więc przechodząc dalej, plusy i minusy, ten produkt nie ma zbyt wielu plusów. Jeżeli dorwiecie go w śmiesznej, niskiej cenie, to może na chwilę was bawić jako taki Mega Man zamiennik, coś co mogłoby być, gdyby było zrealizowane porządnie. To nie jest produkt, który wymagał takiego nakładu finansów i pod którym Kenji Inafune mógłby się podpisać. Raczej jest to indyczek, który ktoś mógł sobie tam wyskrobać w wolnym czasie, bo lepsze projekty powstawały za absolutny brak hajsu, na przykład 20XX lub kontynuacja 30XX, więc tutaj słabo i boleśnie, bardzo boleśnie. Jeżeli chodzi o wymagania, ta gra jest słabo zoptymalizowana, ale wymagania też nie są jakieś makabrycznie wysokie. Na przykład Windows 7 64-bitowy, procesor Intel Core 2 Quad 2,8 GHz taktowanie lub odpowiednik za AMD Phenom X4, 4 GB RAM-u, karta graficzna taka jak HD 7770 lub Nvidia GeForce GTX 550 Ti, 2 GB wolnej przestrzeni na dysku, ewentualnie w zalecanych troszkę wyżej Intel Core i5 3,3 GHz taktowanie lub Phenom 2 X6. Grafika taka jak Radeon HD 7950 lub odpowiednik z Nvidia GeForce GTX 660 Ti. Jak na tamte czasy było to sporo, nawet bardzo sporo w tytule tego typu, na dziś dzień nie robi to większego wrażenia. Jeżeli chodzi o języki, to angielski, francuski i japoński jest z pełnym udźwiękowieniem. Nie wiem jak język francuski, japoński podobno jest znośny, angielski dubbing jest tragiczny. Jeżeli chodzi o interfejs i napisy, to angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, japoński, portugalski, brazylijski, rosyjski, koreański oraz chiński, tradycyjny i uproszczony. Języka polskiego niestety, albo na szczęście, nie ma. Macie chwilę bez mojego monologu. Ha!
more like it. Here we go. Here. I reasumując, nie wiem dlaczego wróciłem do tego tytułu, poza tym, że zaciekawiło mnie, że wyszły do niego jeszcze jakieś DLC, ale ta gra jest... No ta gra jest średnia. Gdyby to był indyczek bez jakiegokolwiek supportu finansowego, to powiedziałbym, że jest potencjał i widzę tutaj nadzieję na coś lepszego w przyszłości, wiedząc, że to było z gigantycznym finansowaniem i ogromnym wsparciem fanów. To jest porażka po całości, więc tyle z mojej strony. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, fajnych gierek do ogrania. Do następnego i hej! I się kapnąłem, że gadam od 20 minut, co oznacza, że będę musiał dograć więcej gameplayu.